Tomasz Jakubiec dla portalu Fly Sport. Witaj Tomek, pierwszy raz przed naszą kamerą? Cześć, witam, tak, pierwszy raz. Chyba. Na pewno pierwszy raz, tak. Tomek, pytanie mam takie. Armia Fight Night 4 za 3 tygodnie, rywal Greg Palaiologos, także jak żeśmy tutaj gdzieś próbowali wymówić to nazwisko, bardzo trudne. Coś wiesz o swoim rywalu? Bardzo doświadczony rywal, ma 24 walki zawodowe, 2 razy więcej ode mnie. Wiem, że bodajże jego stylem bazowym jest brazylijskie jiu-jitsu, jest on doświadczony, taki brązowy pas. No i tyle. No. Ja wychodzę, robię swoje. Znam mocne strony rywala, znam słabe strony rywala, ale głównie skupiam się na tym, żeby robić swoje, żeby się tam gdzieś nie rozdrabniać dokładnie nad taktyką, bo wiemy, że przy pierwszym ciosie każda taktyka bierze w łeb. No właśnie. Powiedziałbym tak, postawiłeś chyba wszystko na jedną kartę, bo przeniosłeś się do Warszawy, trenujesz tutaj, prowadzisz też zajęcia, z tego co wiem, w Copacabanie, ale tutaj treningi z najlepszą, można powiedzieć, w tej chwili chyba grupą w Polsce zawodników, aktualnie zawodnicy UFC i tak dalej, z kim ci się tutaj najlepiej robi, dlaczego w ogóle do Warszawy, tak? Przeniosłem się tutaj ze Śląska do Warszawy ze względu na to, że u siebie miałem bardzo ciężko ze sparring partnerami, u nas w mojej kategorii wagowej miałem ciężko dobre sparring partnerów, no przeniosłem się tutaj do Warszawy, bo mam nadzieję wrócić w dobrym stylu i udowodnić, pokazać, że kategoria 77 jestem tam w czołówce. Warszawa, no bo najlepszy klub obecnie w Europie, tak? Jest bardzo dużo sparring partnerów, szczególnie w mojej wadze, 84 kg, idealne warunki do treningu. Postawiłem wszystko na jedną kartę, przeniosłem się tutaj i tak jak mówiłem, chcę pokazać, że w kategorii 77 kg to ja jestem w czołówce i chcę walczyć dla najlepszej organizacji na świecie. A z kim się tutaj robi najlepiej? No każdy, kto przychodzi na tą grupę, daje z siebie 100%. Każdy tutaj jest zawodowcem, każdy tutaj ciężko pracuje na swoje nazwisko. Wiadomo, z osobami, którymi robię najczęściej, jest to Damian Janikowski, jest Piotrek Strus, jest Michał Tarabańka, Bartek Fabiński, no Marian Ziłkowski, bardzo dużo zawodników tutaj, tak jak mówiłeś, UFC, ACB, najlepsze organizacje na świecie. Nic tylko trenować, rozwijać się. Świetni trenerzy, Robert Jocz, który jest moim teraz head coachem, Robert Zotkowski od przygotowania stójkowego, Adam Grobowski, który cały czas, z którym cały czas pracujemy nad jiu-jitsu. Świetne warunki ku temu, żeby zostać numerem jeden. Ja myślałem, że ty już nad jiu-jitsu to nie musisz pracować, bo jesteś specjalistą w tej materii, że bardziej skupiasz się na zapasach. No właśnie to tak jak widziałem dzisiaj fragmenty sparingu, który robiłeś z Damianem Janikowskim czy z innymi zawodnikami, no to jest ciężka zapaśnicza praca. I też stójkowa. No pewnie. Wiadomo, chcemy być najlepsi w MMA, musimy mieć wszystko na najwyższym poziomie. Parter musi być na najwyższym poziomie, stójka, zapasy, tak? Oprócz tego kondycja, siła, wiadomo, wszystko na najwyższym poziomie. Nie, to nie jest tak, że jestem specjalistą w jiu-jitsu, mam jeszcze bardzo dużo do nauki i myślę, jakbyś zapytał każdego czarnego pasa z brazylijskiego jiu-jitsu, każdy ci powie, że ma dużo do nauki, bo jiu-jitsu jest na tyle specyficzną dyscypliną, że cały czas się czegoś uczymy, tak? To są ludzkie szachy i każdy ruch jest ważny, cały czas można być lepszym i doskonalić swoje umiejętności. A jak z swoimi umiejętnościami stójkowymi tutaj? Jak sobie radzisz, jak w ogóle znosisz te obciążenia? No bo trzeba przyznać, że jak obserwowałem tutaj trening, to leją mocno chłopaki. No nie ma tutaj, to tak czasami wygląda, że ktoś powinien mieć taryfę ulgową, a tutaj jest po prostu jazda, tak? No cały czas widziałem, że nawet powiedzmy tam ktoś pobudzony i mocno uderza. No jest cały czas jazda, ale ja też jestem takim zawodnikiem, że lubi tą jazdę i też lubię mocno uderzyć i mocno się bić i gdzieś tam ciężko mnie czasami też uspokoić. Chłopaki tutaj też lubią się mocno bić, dlatego mi jak najbardziej to odpowiada. U siebie na Śląsku w klubie były na tyle śmieszne sytuacje, że jak ja przychodziłem na trening, to tak chłopaki, reszta nie bardzo chciała już trenować. Tutaj jest odwrotnie, no każdy mocno bije, każdy lubi się bić. No i jest cały czas ostra bitka.
Treningi bardzo ciężkie. Codziennie trenujemy rano, 11 rano, wieczorami. Jest bardzo mocno, no ale żeby zostać mistrzem, to trzeba mocno pracować, tak? Powiedz mi, bo widziałem, że strasznie wcześniej cię chwalił Damian Janikowski, że mu pomagałeś w tych treningach. Ciężko się z nim robi? Jest naprawdę taki trudny do spacyfikowania przez takiego grapplera jak ty? Wiadomo, Damian, jego stylem bazowym są zapasy, tak? MMA robi od pewnego czasu. I tak jak powiedziałem, ja pomagałem Damianowi gdzieś w technikach parterowych, doradzałem, co może zrobić lepiej, co poprawić. Damian jest osobą, która bardzo szybko się uczy. Z treningu na trening jest coraz lepsza, ale tak jak powiedziałem wcześniej, brazylijskie jiu-jitsu cały czas musimy trenować, cały czas się rozwijać, bo nawet będąc czarnym pasem ze stażem 20-letnim, cały czas można coś poprawić, być lepszym zawodnikiem. On jest krótko w MMA, dlatego wiadomo, dużo się jeszcze musi uczyć, jak każdy, tylko że Damian bardzo szybko łapie. Jest bardzo, bardzo, no... chłonny, tak? Bardzo chłonny, dokładnie. A powiedz mi, ostatnie 3 tygodnie, tak, do walki, jak to będziesz spędzał? Masz już jakiś cykl wyznaczony, czy raczej tak na wyczucie, powiedzmy, więcej troszeczkę sparingów, mniej, jak to u ciebie wygląda? Czy jesteś takim zawodnikiem zdyscyplinowanym, na kartce jest napisane, dzisiaj robimy to i to i tak dalej, jak to wygląda? Tak, jestem zdyscyplinowany i jadę schematem tym, który jest do tej pory do tygodnia przed walką, wtedy ostatni tydzień łapię świeżość, robię szybkość, zajmuję się ostatnimi kilogramami do zbicia i wtedy to jest taki czas, ja nie mogę powiedzieć, że to jest czas odpoczynku, tak, no bo ja nie odpoczywam robiąc wagi, odpocznę sobie dopiero po walce. Ale takie sparingi, ciężkie treningi będą do ostatniego tygodnia przed walką, czyli jeszcze 2 tygodnie. Widziałem, że doradzał ci dzisiaj Robert Złotkowski. Jakaś współpraca? Tak, pracujemy z Robertem Złotkowskim nad moją stójką. No i efekty będzie widać za 3 tygodnie na gali, mam nadzieję. Życzymy ci zwycięstwa, dobrego powrotu, no i tego, żebyś poczuł po prostu to, że jesteś już, powiedzmy, po tej długiej przerwie w kursie dzieła, tak mogę powiedzieć. Czekam na twoje walki z niecierpliwością. Dziękuję bardzo, Tomek. No i cóż, oby bez kontuzji wszystko. Dziękuję bardzo. Mocno, ale bez kontuzji. Pewnie, że tak. Do zobaczenia.